Siemaneczko, w 168 części Let's Play Wiedźmin 3 Dziki Gon. Oczywiście kontynuujemy zadanko egzamin z alchemią. Ostatnio zakończyliśmy tam w tej jaskini na spotkaniu z sukubem. No, spotkanie może nie potoczyło się tak, jakbym chciał ja. Ale trudno, mamy ten kwiatek. Lecimy dalej, możemy z nim jeszcze zagadać? Niech ci Freya sprzyja. A dobra, nie to nie. Tutaj niedaleko jest ten... ta gorzelnia. W sumie najszybciej będzie na płotcu, tam nie ma żadnego znacznika w pobliżu, więc... Mam nadzieję, że na płotce tam dojdziemy w jakiejś miarę przyzwoitym tempie, ale już widzę, że będą problemy. Dobra, jest jakaś ścieżka na szczęście. Dobra, już teraz powinno być lux. No, mam nadzieję, że tam będzie jakiś znacznik. Wtedy przeniesiemy się do wioski, gdzie mamy znaleźć tego druida. Tak by było idealnie. A czy tak będzie? Dawaj, płotka. Dobra, zejdź. Widzę, że tu mam jakiś nieprzyjaciół. Co one tutaj robią? To podobne. Bo one w takich rejonach górskich były? No, już to ścierwo. Dobra. Dawaj go trochę ogniem, Geralt. Ja wiem, że teraz nam obrażenia będzie zadawał, ale trudno. Dobra. Jezu, opuszczenie, serio? Trochę go zaraz tu podgrzejemy. Dobra. Po kłopocie. Jak wystawią te swoje kolce, no to mogą być nieprzyjemne. Bo jakby były na wyższym poziomie, to by zadawały nam okrutne obrażenia. Ale na szczęście nie są. Co my tutaj mamy? Aha, koszulę. Jakieś dziwne harczenie jakiegoś przeciwnika, który pewnie pilnuje tam. To akurat tego, po co my przyszliśmy. Dobra, już oszczędzę tę kozę. Niech będzie. Jest nowy znacznik, więc... Wyśmienicie. Co my tam mamy? No już widzę, że mamy jakiegoś sporego przeciwnika. Dobra. Mamy jakiegoś tego cyklopa. Jedzie mu spiska jak zgorzenie. Dobra, panie cyklop. Dobra, to chyba nie było najlepsze rozwiązanie. Uhuhu. Dobra. Rzucamy miksturki, które nam pomogą. Gnoju. Dobra, oszołomienie na niego nie działa. Może ardzik. Przyjemny jesteś. No też za bardzo nie, chociaż trochę się zawiesił. Pewnie Quen jakoś da radę. Dobra. Dawaj, Quen. Teraz szybko. O, nawet w sumie się nie przyda. Miałeś coś tam przy sobie? Cyklop nie będzie mi więcej przeszkadzał. Mogę się spokojnie rozejrzeć. Dokładnie, Geralt. No w sumie nie ciekawe rzeczy. Teraz szukajmy tego, co mamy znaleźć. Tutaj widzę, że coś jest. Tutaj jakiś trup. Dobra, tu są jakieś rzeczy. Aha. Widzę jakieś mechanizmy. No, zaraz będziemy się chyba w przełączanie bawić, nie? Co my tu mamy znaleźć? Instrukcje. Tej instrukcji nie widzę. Chyba, że tam coś na górze jest. No. A to co to jest? Zacier? Szczęście. Zostało trochę zacieru. Dobra, ale tam chyba też coś dalej jest, nie? Mhm. Może tu będzie ta instrukcja. Rękawice szturmowca, spoko.
Aha, ale tej instrukcji nie ma. A rękawice natomiast... No, całkiem. Ciężka zbroja. Tak wyglądają. Ej, wygląd mają kozacki, nie? No, na pewno lepsze te, lepiej wyglądają niż te, co mamy. Przynajmniej mi się tak podobają, ale statystycznie niestety to gorzej wypada. Świetnie, Geralt. Cud, że przeżyłeś. Dobra, zmysłów, znajdź instrukcję. Znajdź instrukcję. Jak ja mam to znaleźć, co? Coś się stanie złego. Jak za to pociągnę? Nic się nie stało. Tutaj też się nic nie stało. No dobra, w takim razie zróbmy to na odwrót. Dobra, zresetowały się. Najpierw tą. Teraz tą. Nie wiem, czy ja mam tutaj, nie wiem, drewno tam podłożyć, czy co? Chyba, że strzałki mnie w ogóle wprowadzą, żebym szedł gdzie indziej. Czy mam teraz iść na górę? Ale po co tu miałem przyjść? No tutaj nam nic nie powie. Tutaj nic nie ma. Chyba, że tutaj mam coś ardem zrobić. Ale chyba nie bardzo. Tutaj coś jest do zrobienia? Nie. Miała być prosta misja. Ale nie, taka przecież nie może być. W ogóle jakieś kurde magiczne deski, które tutaj sobie latają. Dobra, na górę, no nie, no tutaj na górę, to co to może być? Bez sensu. Zaraz Geralt zginie w tym serfowaniu. Kuska, nie? No ewidentnie tam, ale znacznik pokazuje tutaj, no. Znajdź instrukcję wyprodukowania destylatu. Znajdź instrukcję. Tutaj na dole nie, no na dole nie mam czego szukać. Tutaj na górę nie. Tutaj na górze też nie mam czego szukać. Tutaj też nie, cyklop też nie miał nic. A tutaj coś jest, sorry. Tego, o Jezus, tego nie sprawdziłem, brawo ja. Świetnie. Świetny ze mnie tropiciel. Dobra, co my tutaj mamy? Przepisy golemnicze. Pergamin jest wyblakły, ale czytelny. Szanse głąbie ty. Wlej zaciek do parownika, rozpal pod parownikiem, słódź kondensator. Najpierw wajcha po prawej, potem wajcha z lewej. Prawa, lewa. Dobra, wlej zaciek, potem rozpal. Dziennik gorzelnika, zobaczmy. Cholera, kolejny raz przyszło to bydle. Nie chciało pójść, póki nie wlałem do miednicy spirytusu po brzegi. Wychlał wszystko jednym haustem i poszedł. Tydzień nie minął, znowu przyszedł. Rzucałem kamieniami, żeby go przegonić. Wtedy on rzucił kamień i złamał mi 3 żebra. Wył i wrzeszczał, aż polałem. Ten pieprzony dzikus przepił już połowę zapasu. Nie dam mu więcej ani kropli, choćby nie wiem co. Trzeba by chyba posłać po wiedźmina. No niestety, gościu, nie zdążyłeś. Dobra, najpierw trzeba wlać przeciel, ale zanim to zrobimy... Nie, spokojnie, nie koniec odcinka. Tylko co my tu mamy? Lekką zbroję, czyli badziewie. A i nic więcej. A nie, mam jeszcze siodło. Dobra, fajnie. Trzeba wejść teraz na górę, żeby wlać ten przeciel? Chyba tak.
To mamy rozpalić, potem prawa, lewa. Czy się mylę? Spokojnie, Geralt. Nie, jednak chyba się mylę. Chyba nigdzie nie trzeba wchodzić. Nie. Zgaś to. Zgaś to, bo najpierw trzeba wlać tam do tego. Tylko że ja nie wiem, gdzie tu się ten. No ja nie wiem, gdzie tu się wlewa to, nie? Bez kitu. No z tym drugim... Nie wiem, jak to nazwać. Baniakiem coś można zrobić, tylko nie wiem, gdzie jest punkt targetowy. Wydaje mi się, że na górze. Kurwa, twoja maść, Geralt. Geralt. Nienawidzę jakich momentów, jak Geralt zaczyna być niesterowny, że tak powiem. Spokojnie. Wejdź tu. Zrób tutaj sejwik. No nie, tutaj nie ma żadnego punktu. Nie, tutaj też nie. Chyba, że to już tam w środku zostało. Okej, teraz spadłem w taką miejscówkę, że chyba... A nie, dobra, wyjdę stąd. Dobra, w takim razie no... Nie zrobię nic, no nie. Dobra, podpalmy. Tu pewnie trzeba włożyć zacier. A. Okej, tak to się zrobiło. Czary, mary. Dobra. No wkładaj ten zacier, Geralt. Zrobione. Teraz podpalaj. Teraz trzeba ten zacier zagotować. Mhm. Dawaj, igni. Pali się tam? Pali się, dobra. Już chyba wystarczy, pora to schłodzić. Prawa i lewa. No proszę, okazuje się, że niezły ze mnie gorzelnik. Tak, udało się. Dobra. Zajebiście i odfajkowane. No, trochę było z tym pierdzielenia, ale to moja wina. Jakbym znalazł od początku tą chatkę po prawej, znaczy tą chatkę, no taka pseudo chatka, to byśmy to od razu zrobili. To błądziłem niepotrzebnie. Teraz chodźmy do tu. Mam nadzieję, że z tym gościem przynajmniej pójdzie w miarę sprawnie. O kurde, ten quest się tak rozciąga nieprzyzwoicie trochę, nie? Już. A chciałbym jeszcze zagrać w tym odcinku w Gwinta, kurczę, z Gremistą. Ale no nie wiem, co z tego będzie. Chyba nie zdążymy. Zobaczymy. To zależy od tego, jak pójdzie z tym gościem. Jeśli pójdzie w miarę szybko z nim, już przekonamy go, nie będzie chciał żadnej przysługi w zamian, ani nic, no to może będzie git. Może będzie git, może. No, to co ci wykroić, Joris? Holendwicy, karkówki? Zatrzasnąć okna i zaryglować. Dobra, widzę, że już będzie jakiś problem. Jesteś Frithjof? Zgadza się, a ciebie wiedźminie jak wołają? Jak mnie wołają? Przybłęda, obcy, mutant, a czasem nawet po imieniu, Geralt z Rivi. Człowiek z dystansem do siebie, to lubię. No, co mogę dla ciebie zrobić, Geralt? Fajny, fajny piesek, czy tam wilczek? Gremista wzywa cię do siebie, chce, żebyś odprawił z nim jakiś rytuał. Rytuał? Może taki, co go zmieni na powrót z wrednego capa w człowieka? No, pojechałbym do niego choćby ze względu na stare czasy, ale mam pilniejsze sprawy na głowie. Rozejrzyj się. Widzisz, jak sucha jest ta ziemia? Nie padało od tygodni. Trawa na halach marnieje, owce zaczynają padać z głodu. Muszę sprowadzić tu deszcz, ale boję się, że... Czekaj, a może ty mi pomożesz? Kto by się tego spodziewał? Ja mam liczne talenty, ale zmieniać pogodę akurat nie potrafię. Chodzi o inny talent. Rąbanie mieczem. Widzisz, matka natura nie lubi, jak wyciąga się z niej coś siłą. Będzie więc stawiać opór, i to tak mocno, że przydałby mi się obrońca. To co powiesz? No dobra, niech będzie. Jeśli pojedziesz potem do Gremisty, to tak, pomogę. No to przybijmy targu, a teraz chodź ze mną, pora na małą burzę. Ciekawe, co matka natura może tu przyzwać. Natomiast ten oswojony wilczek, no kozak.
Nam też by się przydał. Lepiej poświęcić parę kóz i owiec, niż palić ludzi na stosach jak na kontynencie. Bo i tak, to akurat trafna uwaga, ale widzę, że ty też nie potrafisz biegać, a nie, to już tutaj. Dobra, mniejsza. Dawaj, szybko ten rytuał. Szkura, Swarm, Vatnahala! Zaczyna się. Dobra, jakieś zjawy? Co tam jest? Okej. Mglaki, akurat się nich nie spodziewałem, ale dobra, w sumie pasują do klimatu. Dobra, gdzie jest drugi? Tam już. Ciemniaczek. Widzę, że wilczek nam też pomaga i dobrze. Ty. Gnoju. Ała. Lota Himmel, Lota Mylla, braka. Dobra, kolejny. Ej no, dostał Zigni i się nawet nie zatrzymał. Dobra, pięknie. Trochę zwiększymy nasze obrażenia, będą szybciej padać teoretycznie. Dużo. Całkiem sporo. Dobra. Matka natura jednak wysyła sporo tych swoich jednostek. Jeszcze jakieś? Ale sporo będzie fantów do zebrania. Dobra, i po pocie. No, taka ładna burza to już mi się od dawna nie udała. Widziałeś te krople? Wielkie jak grochy. Skupiłem się na mglakach. Też wyszły całkiem dorodne. A no tak, niestety. Zawsze wychodzą. Ale może to i dobrze. Dobrze, że wychodzą? Czemu? Bo jakby ze zmianą pogody nie wiązało się żadne ryzyko, miałbym urwanie głowy. Ci by chcieli, żeby padało, a ci słońce. Jedni by żądali sztormu, a inni morza gładkiego jak tafla szkła. A tak, ludzie przychodzą tylko kiedy naprawdę potrzebują pomocy, a nie bo mają takie widzimisię. Rozumiem. Też czasami nie chce mi się biegać za byle Neckerem czy utopcem. No dobra. Pojedziesz teraz do gremisty? Z przyjemnością. Po czymś takim z chęcią się trochę... Z chęcią pomogę mu w tym rytuale. Do Pamiętacie, zobaczenia. Co mówiłem w poprzednim odcinku, że ten rytuał to może być jedna wielka popijawa gremisty? No. Może być, może być. Dobra, pozbierajmy te fanty. No, te wnętrzności, bo na nich dobrą kasę potem robię. Są jakieś ciekawe tutaj zioła do zebrania? Raczej nie. Raczej nie, dobra. I jeszcze jedno ciało. A nie, jeszcze jedno przegapiłem. Dobra, zbierzmy i znacznik. I znacznik jak najszybciej. Dobra, znacz sobie oznaczymy, żebym się czasami nie zgubił po drodze. Tam dotrzemy. Trzeba będzie się przespać pewnie. Bo pewnie do rana nie no. Cała podróż nie trwa tyle godzin, więc trzeba będzie się przespać, bo nie chcę po nocy robić żadnych rytuałów gremisty, absolutnie. No sobie odfajkujemy tego questa dzisiaj. Przynajmniej taki jest plan, zobaczymy co z tego wyjdzie. Niestety Gwinta już dzisiaj nie zagramy, no nie ma szans. Nie, już prawie 20 minuta prawie odcinka, nie, odpada. Dobra, prześpimy się do rana, tak będzie najlepiej, najbardziej optymalnie. Żeby po nocy się nie kręcić tutaj i pogoda się uspokoiła, na szczęście tak. Chociaż może jakiś delikatny śnieżek, ale to akurat nie jest problem. Gorzej jakby deszcz było, to ach, ten deszcz tak średnio lubię. Dobra, widzę, że on już tam w środku jest, ta Grimsta. Chociaż może i zagramy w Gwinta, zobaczymy. Świetnie się spisałeś, chłopcze. To jak, Frithjof? Zaczynamy? Im szybciej, tym lepiej. Przed nami ciężka noc. W tym rytuale mogą wziąć udział tylko członkowie wewnętrznego kręgu. Dlatego, drogi uczniu, musisz zaczekać na zewnątrz. I pod żadnym pozorem nie zaglądać do środka. A rano zaczniemy nauki.
powiesz wreszcie, o co chodzi z tym rytuałem? Nie bądź wścibski. Dość rzec, że to paląca sprawa. No a teraz siad na dwór. Dobra, dobra, już idę. O, zaczekajmy do następnego dnia. No dobra, niech i tak będzie. Mam nadzieję, że to zaliczy pełen dzień. Może jednak się prześpimy jeszcze z godzinkę na wszelki wypadek, no. No, teraz możemy z nim porozmawiać. Ciekawe, czy będzie teraz na jakimś mega kasu, czy nie. Oho, dajesz się bucha, ale towar. Najlepszy z Morskogel, a szpirycik z Granowej Góry. No, wreszcie się żeśmy trochę zabawili, Frithjof. Wreszcie coś poza tymi cholernymi eliksirami. I transmutacja. Widzę, że rytuał jeszcze trwa. Geralt! Mówiłem ci, przeszasz. Tylko druidzi wewnętrznego kręgu. Kręgu, srengu. Tyle się chłopak nabiegał, a ty jeszcze byś go po kątach rozstawiał. No dobrze, Geralt. Nalej sobie. I zaczynamy nauki. Czemu nie? Nauka przy butelce. To lubię. Ja to nazywam metodą aktywizująco-asymilacyjną. Wpierw się aktywizujesz, a potem asymilujesz. No siadaj, siadaj. Zacznijmy od przyswajania toksyn. Tu, rozumiesz? Praktyka czyni mistrzem. W takim razie mam już niejaką wprawę. Aj, ty łatwiej opanujesz moje sakretne metody. Zobacz, bierzesz eliksir. Ilu? Interesująca nauka. Nie radość. Okej. Dobra, quest został wykonany. Co my tam zyskaliśmy oprócz dobrej fazy? W ogóle masz tutaj coś ciekawego, panie gremista, na chacie? Chyba niekoniecznie, ale korci mnie, żeby jeszcze z nim zagrać, kurde. Ale zadanko zrobione, nie? Ta. Ej, biskitu, ja bym sobie jeszcze z nim zagrał, no. Gwint. Kurde, kusi mnie. Dobra, może odcinek będzie miał chyba najwyżej pół godziny, ale... Skoro jesteśmy już tutaj przy nim, to... Nauczyłem cię wszystkiego, co umiem. Czego jeszcze chcesz? No, całkiem sporo umiesz. Masz coś na sprzedaż? Masz coś na sprzedaż? Ale jaki od razu... Mam, ale drogo. Jaki od razu się niemiły zrobił, nie? Dobra, widzę, że do resetowania. No dobra, spoko. To fajne, fajne runy miałeś, ale mi chodzi bardziej, żeby zagrać. Grywasz czasem w gwinta? No. Jeśli pytasz, czy mam ochotę zagrać z tobą, to odpowiedź brzmi... Nie. Boisz się przegrać? Rozumiem. Dobra, wyciągaj talię. Jeśli przegram, dostaniesz moją najlepszą kartę. Nie o to chodziło. Po czym my sobie zagramy? Chyba potworami, nie? Chyba potworami. Tu właśnie, kurde... Właśnie jak naprawiałem save'a, to kurde, bo miałem tutaj tego piątego wampira, najsilniejszego. Już nie pamiętam, jak on się nazywał. Kima? Nie, Kima jest. Kikimora? Bada, chyba Kikimora była. Ja się teraz jak naprawiałem save'a, to niestety nie wydropiłem tej karty. A szkoda. Brakuje jej. Może jeszcze się trafi gdzieś. Dobra, zgrajmy na potwory. On pewnie też będzie grał na potworach. Albo na skojatel. Chociaż nie, chyba bardziej potwory. No dobra, niech będzie. Grajmy na potworach. Ciekawe, gra na tym. Na Nilfgaardzie. Oczywiście. Dobra, czyli tak. Krabopająk. Jest pytanie, co ja chcę wymienić. Wampira czy krabopająk? Nie, zaraz. Miałem jednego krabopająka, tak? Dobra, już bałem się, że dwa. Wampira. No. Sympatycznie. Ruch przeciwnika.
co potrafi twój bohater? Już taka mega przerwa od Gwinta, że w ogóle nie pamiętam na pamięć, co potrafią niektórzy dowódcy, nie bohaterowie. Deszcz, okej, deszcz powiadasz. Dobra, no to sprowokujmy go do zagrania deszczu, czemu by nie? Czemu by nie? Zaraz puścimy oczywiście Keirana. No to będzie nam fajną robotę robił. Odważnie, odważnie. No i chyba smoka zagramy. Zależy co teraz wystawi. Mam nadzieję, że nie pożogę, że nie ma pożogi. Nic tutaj nie grasz? Niepodobne do ciebie. Dobra, to polecą wampiry w takim razie. Ła. Kurde, to może być bolesne. Zależy jaką ma kartę. Okej, będzie pasował. Mhm. Albo jeśli nie, no to niech marnuje karty, bo ja już więcej nie będę marnował kart. Czy chcę marnować karty? Nie chcę. Nie. Mogę jeszcze zagrać w sumie mgłę. No, mgła się przyda, bo on w sumie ma tam dziesiątkę. Zobaczymy, co teraz zrobi. Dobra, pasuje. Czyli w sumie, w sumie tą mgłę trochę bez sensu zagrałem. No, mogę ją zachować. Pośpieszyłem się. Co nam zostanie? Wampir, spoko. Czy chcemy tu kończyć w tej rundzie? Myślę, że tak. Czyż gościu ma sporo kart. Czy to było wskrzeszenie? No właśnie, to było wskrzeszenie. Niedobrze. Czy ja chcę coś teraz więcej zagrać? Niekoniecznie. Sobie chyba spasuje, prawda? Tak, spasujemy sobie. On i tak musi coś jeszcze zagrać, więc będzie miał tylko kartę przewagi. Dobra, zagrał piątkę, więc w sumie spoko. No teraz mgłaby się przydała. Ale dobra, zmarnował wskrzeszenie, więc okej. Ruch przeciwnika. No nie fajnie, piętnastka nie fajnie. Zagramy sobie piąteczkę. Czekam na smoka, bo pewnie ma smoka na ręku. Dobra, więc piątka będzie tutaj chronić. My pociśniemy sobie nekery. Ulewny deszcz. Dobra, czarownic nie chcę dawać, bo jak ma smoka, no to przegramy. Niech rzuca tutaj coś, co mu się zbustuje, a mu smokiem wtedy zjadę. Nie poddaje się, no kurde. Nie, jednak smoka zostawię. Chociaż smok też dobra tarcza do... A nie, smok przecież spali mu to. No to bierzemy smoka. No, elegancko. No to myślę, że na spokojnie to zrobiliśmy. Bezużyteczna karta. No, teraz sobie natrzepiemy punktów, zaraz bierzemy zdolność dowódcy. Easy. Po takiej długiej przerwie to nie spodziewałem się, że pójdzie tak łatwo. No i ciekawe, jaką kartę od ciebie dostaniemy. Jego? Jego chyba mamy. No, zobaczymy, co powie. Myślę, że jesteś gotów, żeby się zmierzyć z Lugosem Szalonym. Ciekawe, czy będzie chciał z tobą zagrać o swojego katakana. Tajemniczy elf. Lugos. O, proszę, katakana, a propos katakana. Chociaż no wtedy mi to wydropił jakiś karczmarz, więc pewnie mi się nazwy pomyliły, ale katakan też brzmi świetnie. Znaczy, w sumie już wiem, co w następnym odcinku będziemy robić, ale... jest wyjść z tego. Tajemniczy elf. Czy to jest czasami tajemniczy elf? Który... No właśnie, zajebiście. To jest bardzo zajebista karta. Kurde, jako szpieg jest idealna. Dobra, ale i tak w tym odcinku to było na tyle, więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. I co, widzimy się w następnym odcinku już u Lugosa, tak?
Lugosa tutaj na Hawirze. No i zagramy sobie z nim. Ale tak jak mówię, to w następnym odcinku. Na dzisiaj to tyle, więc trzymajcie się i jakiś ładny widoczek będzie tutaj. Czy tak średnio? O, coś tam na górki. Dobra, i na razie.